Witam. Dziś przygotujemy przepyszne ciasteczka cytrynowo-kakaowe. 250 g zimnego masła, 480 g mąki, u mnie typ 650, 3/4 szklanki cukru pudru, 2 żółtka, skórka z jednej startej cytryny, kilka kropel olejku cytrynowego, kopiata łyżka śmietany, 18, szczypta soli i teraz z podanych składników wyrabiamy ciasto. Gdy już składniki mamy wstępnie połączone, przekładamy na stolnicę i dokończamy wyrabianie na stolnicy. Gotowe ciasto dzielimy na dwie równe części. Jedną z tych części z powrotem wkładamy do miski, dosypujemy 1,5 łyżki kakao i wyrabiamy tak, żeby kakao wchłonęło nam się całkowicie w ciasto. Wyrabianie dokańczamy na stolnicy. I teraz obydwie części, kakaową i cytrynową, dzielimy na cztery również równe części. Z każdej części teraz robimy wałeczek, delikatnie spłaszczamy, robimy następny wałeczek, również spłaszczamy już na cieście, możemy to zrobić też na stolnicy. Robimy kolejny wałeczek i tak naprzemiennie kolorami. I teraz z całości lekko zwijamy i formujemy wałek. Musimy delikatnie podociskać, tak żeby nam się ciasta połączyły. I zawijamy w folię aluminiową, wkładamy do lodówki na godzinę. Po godzinie wyjmujemy z lodówki, tutaj jeszcze delikatnie przewałkuję, żeby zrobiło nam się bardziej okrągłe i zdejmujemy folię aluminiową. Gotowe ciasto teraz kroimy na około 6 mm grubości krążki. Możemy je zostawić w takim kształcie, ja tutaj delikatnie nadaję im jeszcze kształt koła i układam na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Gotowe ciasteczka wkładamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni, termoobieg pieczemy około 13 minut. Druga partia będzie piekła się troszkę krócej. I gotowe. Ciasteczka są pyszne, kruche,
o lekkim smaku cytrynowym. Nie są bardzo słodkie. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Zapraszam do subskrypcji kanału i życzę smacznego.